tyle chmielu. Gro, czy ty chcesz, żebym więcej piwa zrobił? Już ludzie są uzależnieni, a jeszcze mam więcej piwa zrobić? Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. O Boże, jak dawno w Remolda nie grałem, jak ja za tą grę się stęskniłem. To jest aż niemożliwe. Ostatnio w nią grałem 2 tygodnie temu. Bo tyle odcinków nagrałem i nie musiałem, wiecie, więcej nagrywać, więc jej nie włączałem. I 2 tygodnie minęło od kiedy ostatnio grałem, więc nic kompletnie nie pamiętam, co się ostatnio działo. Pamiętam tylko tyle, że nam się jedzenie zepsuło. No ale na szczęście już rozwiązaliśmy ten problem poprzez produkcję większej ilości ryżu. Michael rozwali te ściany. Aha, tak, miałem... No tu się działa? Okej, no nieważne. To w sumie tam sportowe. Gra mnie lubi. Gra mnie bardzo lubi. Jak daleko to jest? Strasznie daleko. Ale spokojnie. Nasi ludzie są odważni. Rozkażemy im wszystkim powynosić. Jeszcze Blondie możesz... Aha, tak. Są osoby, które nie są w stanie nosić rzeczy z niewiadomego powodu. Jeśli ktoś rozumie, o co chodzi, to możecie napisać. Nie, gdzie ty mnie zmienisz? Jeśli ktoś rozumie, o co chodzi, dlaczego ludzie nie mogą nosić rzeczy, w sensie ja wiem, że oni mają w charakterze to, że nie mogą nosić tak dalej, ale dlaczego nosić nie mogą tego? To jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe. No bo wiecie... O cholera. Toleracja na alkohol niskie. Na szczęście chyba nam się piwo skończyło, więc nie będzie więcej uzależnienia. I tak, wiem, jedna osoba mnie opieprzyła za to, że... za to, że kupiłem alkohol, a nie jointy, bo alkohol bardziej uzależnia i tak dalej. Nie wiedziałem o tym, okej? Okay? Nie wiedziałem. Myślałem, że alkohol jest mniej uzależniający niż jointy, dlatego wziąłem alkohol, no ale... Jak widać, już jedna osoba jest uzależniona. Lekko. Tak więc będzie ciekawie. Ej, panie Wiesio, wstawaj! Wstawaj! Nie, nie ma pierdolania się. Ty masz tylko ksiniaka, więc wstawaj! Bied. Jak z temperaturą? Temperatura wszędzie jest... bardzo dobra, bym powiedział. Wszędzie po 20 stopni mniej więcej. W ogóle ten magazyn przydałoby się przenieść w inne miejsce, a to rozszerzyć dalej, bo no cóż... Potrzebujemy więcej jedzenia. Mamy coraz więcej ludzi i coraz mniej jedzenia, dlatego... trzeba to jak najszybciej zrobić. Tylko zastanawiam się, jak. Mam 106 komponentów, cholera wie skąd. I 81 metalu. Już słyszę, że ktoś tutaj kopie, więc jest easy. Ale mamy bardzo duże też nadpasy tego piaskowca. Wiecie, co ja lubię robić z piaskowcem? Odkryto obszar. Nie no, mega ten obszar. Ja z piaskowcem lubię robić po prostu bloki, a z bloków robić, to się nazywa rzeźby, czy coś jakiego. To bardzo się przydaje, dlatego... Przydałoby się to zrobić w sumie. Aha, kosia zaraz się zepsuje. On po prostu zniknie, czy co? Nie mam pojęcia. On troszkę dostał razy. Chwila. Dajcie mi się zastanowić, co ja tu dokładnie chcę zrobić. Chyba już wiem. Zrobimy coś takiego. Tutaj duży szyb. I tutaj dojście do naszego głównego holu. I teraz tak, z szybu zrobimy 3 drzwi. Jak wiecie, drzwi, żeby temperatura się... żeby temperatura nie uciekała. A w tym miejscu właśnie walniemy... stół rzeźniczy? Nie, to było warsztat. Stół kamieniarski, Boże. To też możemy rozebrać w sumie. Że nic strasznego tam nie będzie. Miejmy nadzieję. A ty ziomek co? Zostałem uwieziony. Niewygodnie. Szpital mi zajmujesz. Właśnie, a może zamiast robić, przetrzymać go w szpitalu, przyniesiemy go na przykład obok. To też wymagałoby od nas wykopania sporego miejsca, tak. Myślę, że tyle wystarczy. Aha, przypomniałem sobie. W ostatnim odcinku mówiłem, że chciałbym zrobić tutaj takie wielkie pole pod budynkiem. Pod ścianami jakby, pod dachem. Teraz się zastanawiam, czy to jest w ogóle możliwe. Gdybym chciał to zrobić, to... musiałbym znaleźć właśnie miejsce, gdzie jest
dużo trawy, a tego nie ma zbyt dużo. Na pewno nie na tym biomie. Dlatego... A, poszukam chwilę i zaraz wrócę. No właśnie, na tym biomie jest tylko coś takiego. Jest pełno miejsca, żeby coś posadzić, ale jest to strasznie porozwalane na boki i ja nie jestem w stanie zbudować tak wielkiego budynku, żeby roślinność pod nim trzymać. Czy to jest srebro? Wow! Już wykopiemy. Dlatego będę robił w dalszym ciągu to, co robiłem, to znaczy stoły bezglebowe. To jest chyba najlepsze, mi się wydaje, na tym biomie przynajmniej. Okej, Michael tutaj wykopał dosyć szybko ten cały pokój. Dlatego my teraz musimy zbudować tutaj jak najwięcej drzwi, żeby temperatura nie uciekała. Czego mamy najwięcej? Mamy dużo drewna, ale drewna nie chcę używać. Mamy zacne ilości metalu, ale w sumie mamy 75 dokładnie, tak? Możemy zbudować 3 drzwi. Zbudujemy tu, tu i jedno tu. I miejmy nadzieję, że zaraz ktoś się tym zajmie. Potem oczywiście rozwalimy tą skałę, no i oczywiście zbudujemy tutaj ten stół do robienia kamieni, do obróbki kamienia. Czy może nie przydatne, ale jak zrobimy sobie taki, wiecie, rzeźbę, to to nam pozwoli, żeby nasza okolica była po prostu ładniejsza. Dodatnie punkty do piękności. Jeśli to się przydaje. Boże, ludzie, jak głośni jesteście przy tych drzwiach. Dlatego to się przyda, bo będziemy mieć mniej wszelkiego rodzaju załamań nerwowych i tak dalej. No i wszyscy poszli spać, no oprócz Donuta, który nie chce chyba. Nasz niedźwiadek też poszedł, no a ja się zastanawiam w dalszym ciągu, gdzie mogę znaleźć metal. Daję wielką szansę, że w tej kopalni będzie go dosyć sporo, ale na razie on to słabo wychodzi. O, teraz możemy tutaj te ściany wyburzyć. Tutaj zaraz ktoś powinien się rzucić jeszcze do tych drzwi. Grupa podróżników. No to oni do nas nie przyjdą, tylko przejdą obok, więc nas to nie interesuje. Trochę tu leków mamy. Czemu tu leki leżą? W sumie tu nawet drzwi nie ma, więc... O fuck. Tutaj przydałoby się stąd wszystko zabrać tutaj. Więc może zaraz rozkażę jakiejś osobie, żeby to zrobiłam, bo... No, to by było dosyć przydatne, żeby nie latać tam cały czas. Wiecie co, wydaje mi się, że tu nie ma sensu, żeby dawać te drzewa tutaj, tylko mi miejsca zajmuje. Tak więc rozwalimy to wszystko. Ludzie przyszli tu pościnać. A ja tutaj oczywiście dam większe składowisko. Miejmy nadzieję, że zaraz to wszystko przyniosą. Kapsuły transportowe. Coś ciekawego. Wow! Tyle chmielu. Gro, czy ty chcesz, żebym więcej piwa zrobił? Już ludzie są uzależnieni, a jeszcze mam więcej piwa zrobić? No bez przesady. Nie jesteśmy chyba w stanie zrekrutować tego typa. Co prawda mieliśmy tego poprzedniego, co udało mi się za drugim czy tam pierwszym razem zrekrutować, ale... Ten jak nie chciał, tak nie chce, dlatego albo go sprzedam. Co by było, no, dla mnie dobre, bo bym dostał srebro i tak dalej. Albo go po prostu wypuszczę, dlatego że... No nie ma sensu go tu trzymać, on tylko mi szpital zajmuje i tak dalej. A tak to dostaniemy... No i miejsce, no i dodatkowy poziom naszych ludzi, w sensie do naszych, do frakcji. W sensie, że tutaj zamiast 96 na minusie, to będzie na przykład minus 80 coś, no i to powinno dosyć pomóc. Miejmy nadzieję. Tego zaraz ktoś powinien to zrobić, ale zanim zrobimy coś takiego. Musiałem zrobić krótką przerwę, ale chyba wszystko już jest w porządku, także... Co my robiliśmy z tym typem? Chcieliśmy go wyrzucić chyba, co nie? Wypuszczenie, ale pierwszy ściągniemy wszystko z niego. Kto jest naszym... Hunter chyba, co nie? Nie. Kto jest strażnikiem? Blondy i Donut. O, Blondy się rzuciła do niego. Nie, Blondy, nie. Stój. Pierw zdejmij z niego... Wszystko. Potem dopiero wypuścicie. To sprawi, że on po prostu umrze tam na dworze. Miejmy nadzieję, no na pewno umrze, bo jest minus 22 stopnie. A my nie będziemy mieć wyrzutów, chyba. Nie będziemy mieć wyrzutów, że zabiliśmy więźnia. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo to by było słabe.
W ogóle ktoś z was napisał w komentarzu, żebym zmienił właściciela, ale dlaczego mam zmienić właściciela, skoro Michael ma tresurę aż na 14? On powinien im się zajmować, także niedźwiedź zostanie przy tej osobie, co jest. Michael też się rzuca tutaj do kopania, bardzo fajnie, ale ja też bym poszedł w tą stronę, szczerze mówiąc. Tą kopalnię poszerzył lekko. Tak więc zrobimy to na 13 kratek, powinno być ok. A gdyby zrobić badania na temat tych głębokich odwiertów czy coś takiego, to, to by daleko było kiedy. Chyba co nie? Strzał energetyczny? Aha. Bronie wielolufowe to mnie nie obchodzi, pancerz wspomagany też mnie troszkę tak nie obchodzi, jest głębokie odwierty. Potrzebujemy multi-analyzer. Potem go skaner, cholera, to mnie trochę zaboli. Dobra, także zrobimy to. Kto jest badaczem, który się nudzi? Ty masz 8, ty masz 7, ty masz 9. Donut, ale ty jesteś wszystkim innym. Tak więc Mariusz, zostaniesz naszym badaczem numer 1. Powinno być fajnie. W ogóle tutaj zbudowali już cały... cały ten pokój, co miałem oddać więźniu, ale więźnia już nie ma. I gdzie on jest? A, może sobie już poszedł. I nie umarł. Że wisi mi to tak naprawdę. Nie ginie. W tym pokoju chcę oczywiście dać te podłogi. Wygodzoną podłogę, bo to już daje dużo piękności. Ale zastanawiam się, czy może z moda coś bym więcej wyciągnął. Chociaż ostatnio to chyba sprawdzaliśmy i nic ciekawego nie było. Poza tym zbudowali mi ten pokój tutaj, więc też musimy tutaj wygładzić podłogę. Jak najszybciej jest to możliwe. Więc w tym momencie ludziom nic nie będę robił, nie będę rozkazywał robić. Jeszcze usunąć mi tą podłogę. W tym momencie oni muszą się zająć budową właśnie tych podłóg, bo... no jest tego sporo, a oni biegają i... no... tylko biegają i nic tak naprawdę nie robią. Więc budowniczy numer 1 zostanie... nie wiem, Michael jest... kim jest? Jest górnikiem, więc na razie nie chcemy. Londy jest kucharzem, Donut jest rolnikiem i strażnikiem i tragarzem, to też nie chcemy. Anonek jest... tragarzem sprzątaczem, czy my potrzebujemy coś wynosić? Chyba nie. Ale okej, budowniczy... no to ziomek, zostajesz budowniczym. A nie, to Hunter jest budowniczym. No i zajął się budową tego Blondy tak samo. Bardzo fajnie. Z tego pokoju zaraz wszystko wyniosą. I wrzucą mi tutaj. Odkryto obszar. Machine Collector zwany Cherry Felin, nazywa cię z pobliża. Drugi się ma 39 lat, bleble, dobra, zaoferujmy mu. Zobaczmy co za gówno. O nie. On jest bardzo dobry. O Boże, nie. To będzie człowiek paranoja normalnie. On cały czas swój ten charakter trzeba potrzebować, mieć na minusie. Czy on zdąży dobiec do nas? On jest bardzo blisko, cholera, czyli wrogowie też przejdą tutaj. Czy każdy z was ma jakąś broń? Ty, ziomek, potrzebujesz jakieś? Jak twoje strzelanie? 5, no to jest całkiem zacne. Weź sobie to, Donut chyba masz coś, ty masz pompę, ty masz 90, auk. Mariusz nic nie ma, ale o, ma tak dobre strzelanie, że musi mu dać coś. Na przykład Umpa Lumpa. Ty masz 4 i jeszcze ktoś jest? Jeszcze ten Charlie. A Charliemu damy... w sumie Charlie powinien się pierw ubrać. Ale okej, teraz musimy zgarnąć wszystkich ludzi. Przeniesiemy ich tutaj. Charlie przybiegnie tutaj po ubrania jak najszybciej. Miejmy nadzieję. Nagły atak. Jasna cholera, ile was jest. Na szczęście oni nie mają jakichś super dobrych broni, dlatego musimy zrobić to logicznie. To znaczy, że oni przyjdą stąd, tutaj, okej. Więc człowiek z karabinem powinien stanąć w jakimś miejscu, gdzie będzie miał zasięg. Michael powinien stanąć na bardzo blisko. I dwie osoby pomocnicze też powinny tu stanąć. Ktoś nie ma broni. Mariusz nie ma broni! F
Fuck you. Pobiegnij po broń. Aha, no rzeczywiście, dałem im broń, a... No nieważne. Charlie, biegnij tam szybko. Jak najszybciej to jest możliwe. Anonek, ty może staniesz sobie tutaj. Tak, Hunter, Hunter, jaki to masz zasięg tej broni? No jest całkiem zacny, ale Auk chyba ma... Auk ma znacznie większy. Tego... Ty ziomek pobiegniesz... Może nie tak super daleko, ale... Troszkę dalej niż inni. A ty, Hunter... Hunter, schowaj się tutaj może. A Anonek może za tą skałę w sumie. O, żeby tylko niedźwiadek nie zginął, to by było słabe. O, już niedźwiedź dostał, fajnie. Czy ja tego niedźwiedzia mogę jakoś w inne miejsce dać? Nie za bardzo. O, niedźwiedź leży, niedobrze. Okej, kolejny typ padł. Coś mi się bije. Coś mi się wbija do czegoś. Mój generator biją! Fuck, 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 dobra. Trzeba z tym coś zrobić. Was wyślę... Tutaj. Szybko. Ale dobra, już nie trzeba, na szczęście. Uff. Czy kogoś straciliśmy? Nie, nawet nikt nie dostał. Wow, z takiej armii. To ciekawe. Uratuj niedźwiedzia, a ty typie... weź do niewoli, ale cholera, my dźwignię mamy tutaj. To trochę trzcie. Czy my mamy w ogóle jakiś materiał, żeby zrobić drzwi? Możemy z drewna zrobić, ale to będzie... Kał. Super stali możemy zrobić, bo w sumie gdzieś tam super stal była. Metalu nie mamy, złota byśmy też mogli użyć, ale nie chcę. Możemy srebrne drzwi zrobić. No, 500 srebra, no, trudno się mówi. Wy pójdziecie na przerwę. Ktoś przydałoby się, gdyby zaczął budować te drzwi. Tak więc wy w dwójkę idziecie na przerwę. Kto był budowniczy? Na chwilę obecną, skoro nie mamy żadnych poszkodowanych ludzi, rzucimy naszych więźniów z powrotem do szpitala. A... No cóż, musimy uratować jak największą ilość tych ludzi, bo mogą się nam przydać w przyszłości. A skoro ich dwóch leży, to znaczy, że możemy mieć dwóch dodatkowych ludzi, co nie? Więc to jest bardzo przydatne. Więc jak najszybciej ich zabierzcie. Poza tym, mamy nowych ludzi, których możemy rozebrać i... No weź, wziąć ich ubrania. Mam nadzieję, że też ten niedźwiedź przeżyje. Bo jest dosyć przydatnym zwierzęciem tej kolonii. Musimy jak najszybciej uratować tego niedźwiedzia, bo on zdechnie za 7 godzin. Tylko kto był medykiem? Blondie, ty idziesz jeść. To w sumie idź się najeść, a potem uleczysz niedźwiedzia. A, pan Wiesio już leczy. Ale pan Wiesio ma medycynę na 3, a Blondie ma na 4, więc w sumie nie ma większej różnicy. Uratujcie tego niedźwiedzia, byłoby fajnie. Tak samo jak wy możecie zająć się leczeniem ich. A jak ich uleczycie, przyjęcie, no może być. Jak ich uleczycie, to przyniesiemy ich tutaj. Tylko że wszystkie ich rany muszą zniknąć, bo inaczej dostaną infekcji i by się to źle skończyło. Czyli co, ty typie już jesteś w pełni uleczony, powiedzmy. Ty też. Teraz, jaki wy macie? 75, może być, a ty masz... 99. Się znowu może nie udać. Michael przechodzi przez te skały jak nóż w masło. Tak więc w tym odcinku sporo się działo. Zaatakowali nas, zabiliśmy sporo ludzi. Mamy dodatkowy loot, więc bardzo to się przyda. Multi-analyzer przy okazji też zrobiliśmy. Teraz chciałbym głębokie odwierty zrobić, ale... Ale potrzebujemy zbudować się multi-analyzer, ale to w następnym odcinku. A na razie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę, bardzo bym się ucieszył. Za subskrypcję jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.